Dobry Polsko! Dzisiaj 1 lipca, zaczynają się wakacje, ale my nie odpoczywamy. Dzisiaj będziemy ćwiczyć pamięć krótkotrwałą. Zapraszam do oglądania. Przed ćwiczeniem pamięci krótkotrwałej króciutko opowiem o definicji pamięci krótkotrwałej. Czym ona się różni od pamięci długotrwałej? Powiedzmy, że to są nasze informacje. Informacje, które zdobywamy w ciągu dnia. I z nich selekcjonujemy, wybieramy. O, na przykład widzimy, że ta informacja jest nam do niczego niepotrzebna, więc ją wyrzucamy. Ale na przykład są informacje, które nam odpowiadają, które widzimy, że są dla nas ważne. Więc je przyjmujemy, no ale jak widzimy, ta informacja trwa krótko, już jej nie ma. Co zrobić, żeby taka informacja przetrwała próbę czasu, przetrwała trochę dłużej? Nic innego, jak tylko ją przetworzyć. Musimy kilka razy do niej wracać, wracać, wracać i za chwilę z takiej oto informacji powstanie coś, co będziemy mogli odłożyć na półkę i w chwili, kiedy informacja będzie nam potrzebna, po prostu z tej półki zdejmujemy i używamy informacji. No mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, a teraz już zapraszam do ćwiczeń. Ćwiczenie numer 1 będzie polegać na tym, że za chwileczkę zobaczycie tutaj obok mnie trzy wyrazy i najlepiej w wyobraźni, w swojej głowie spróbować przeczytać je w spak. Dla przykładu okno, onko. Zaczynamy. Pojawiają się wyraz pierwszy, drugi i trzeci. Jeżeli ktoś nie może odczytać wyrazów w spak w swojej głowie, spróbujcie to zrobić teraz, kiedy widzicie jeszcze te wyrazy. I to było ćwiczenie numer 1. A teraz ćwiczenie numer 2. Ćwiczenie numer 2 będzie polegać na tym, że pojawi się za chwilę figura, którą bardzo proszę, żebyśmy spróbowali zapamiętać ze wszystkimi szczegółami. Po chwili ona zniknie. Będziemy próbowali odtworzyć ją sobie w swojej wyobraźni. Natomiast później raz jeszcze się ona pojawi. Zaczynamy. Oto figura. Zapamiętane? Dobrze, to spróbujcie teraz odtworzyć ją w swojej wyobraźni. I jeszcze raz pokazuję figurę, czy rzeczywiście zgadza się ona z tym, co widzieliście w swojej wyobraźni. I ćwiczenie numer 3. Polegać będzie ono na tym, że za chwilę zobaczycie rząd cyfr i waszym zadaniem będzie spojrzeć na te cyfry, zapamiętać, spróbować zapamiętać i odtworzyć je w swojej wyobraźni. Zaczynamy. Oto rząd cyfr. Cyfr już nie ma. Mam nadzieję, że wszystkim udało się odtworzyć cyfry. Jeśli nie, taka moja podpowiedź, że dobrze jest czasem pogrupować cyfry. Właśnie to, co teraz widzicie. Z pewnością w ten sposób będzie Wam lepiej i łatwiej zapamiętywać cyfry. Mogą to być numery telefonów, mogą to być piny, numery do wejścia na klatkę. One z pewnością będą dużo lepiej, jeżeli pogrupujecie je tak właśnie po 2-3 cyfry. Jeżeli podobał Ci się ten film, zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału YouTube. Zapraszam Cię do odwiedzenia mojego Facebooka, do łapki w górę. Pozdrawiam Cię.